Dzień dobry, witam Cię w ten piękny wtorkowy dzień i zapraszam na moją ezoporadę dnia w pigułce na wtorek, 15 lutego. Terapeutka Reiki oraz astronumerolog Ewa HL. Zapraszam. Zatem jaki dzień przed nami, co nam planety szykują? Przepraszam, tutaj muszę trochę aparat jeszcze poprawić, bo to już moje kolejne podejście do tego nagrania. Tak to bywa, trochę Wami pokręcę. Ok, zatem tak, 15 luty, wtorek, księżyc mamy we lwie, natomiast wibracje numerologiczne, kody numerologiczne, które będą chciały tutaj trochę porządzić naszym życiem, to jest piątka zdublowana, szóstka oraz dwójka. Na początek przypomnę Wam, że dzisiaj o godzinie 21 wykonuję anielskie reiki. Dlaczego anielskie reiki? Dlatego, że wykonam je zgodnie z tym przesłaniem anielskim, które wylosowałam dla każdego znaku zodiaku na ten obecny tydzień. Wszystko po to, abyś mógł jak najmocniej zrealizować się zgodnie z tym właśnie anielskim przesłaniem. Zatem nie zapomnij o godzinie 21 dzisiaj anielski przekaz reiki. Jeśli masz tą świecę błękitną T-Lighta zadedykowanego właśnie do anielskiego reiki, to nie zapomnij go zapalić na 30 minut. Wiem, że bardzo wielu z Was już tego T-Lighta posiada, z czego się bardzo cieszę, bo dajecie mi zwrotną informację, że naprawdę jakoś mocniej wówczas odczuwacie te zabiegi anielskie. Zatem niech się zadzieje i tym razem. Ale warunek. Nie ma nic za darmo. Wiecie, że musi być równowaga w przyrodzie. Subskrypcja mojego kanału na YouTube, zostawienia łapki w górę pod filmikiem właśnie odnośnie anielskiego przesłania na bieżący tydzień. Jeśli na Facebooku funkcjonujecie, to tam też bardzo proszę łapka w górę i o udostępnienie tego materiału. I jeśli wykonacie właśnie te czynności, ja w zamian pochylę się nad Wami o godzinie 21 i wykonam półgodzinny zabieg anielskiego reiki. Zatem niech się zadzieje, niech wszystko to, co dla Ciebie najlepsze, spłynie szerokim strumieniem. Wracając do ezoporady dnia w pigułce na wtorek. Mamy księżyc z Uranem w opozycji, kwadraturę księżyca z Uranem oraz opozycję księżyca z Saturnem. Daje to energię niestety nieco nerwowe i na pewno nie uciekniesz od obowiązków. Możesz mieć również takie wrażenie, że cały świat się sprzysiągł przeciwko tobie i zarzuca cię odpowiedzialnością i pracą, którą należy wykonać na wczoraj. Zatem nie będę się dziwić, jeśli tego dnia będziesz nieco nerwowy, będziesz warczeć dookoła na wszystkich. Będziesz się po prostu czuć kiepsko, będziesz znużony, zmęczony. Zatem nie daj się zwariować i najważniejsze, abyś daną rzecz, którą tego dnia bierzesz do ręki, nad którą się pochylasz, abyś doprowadził ją do końca. Wiem, że będzie dużo innych oczekujących, że będziesz się spieszył, ale ten, jak się spieszy, to się diabeł cieszy, znasz to powiedzenie, także tutaj zwróć na to uwagę, doprowadzaj sprawę do końca. Poza tym budzi się tutaj też taki aspekt człowieka pracowitego, ale niestety niedocenianego. Dlatego zwróć na to uwagę, aby nie brać zbyt wiele obowiązków na swoje barki, bo nikt Cię za to nie pochwali. Wręcz przeciwnie, jeszcze może dojść do tego, że będą na Ciebie fuchać, że tyle masz tutaj do zrobienia, a Ty się guzdrasz. Poza tym nie wyżywaj się też na otoczeniu, bo to też nie jest zbyt dobry aspekt na ten dzień.
po prostu skup się na swojej pracy, zajmij się tym, co musisz wykonać. Poza tym jeszcze bardzo ważna wskazówka, jak najmniej deklaracji tutaj, ok? Jak najmniej obiecywania. Wiem, że w ferworze tego dnia dzisiejszego będziesz mieć taką tendencję do przytakiwania, tak oczywiście zrobię ci to i prawdopodobnie o tym zapomnisz. A to, co dzisiaj będzie obiecane, niestety, ale los nie zapomni i upomni się, rozliczy cię, będzie chciał cię rozliczyć właśnie z tej obietnicy. Zatem panuj dzisiaj nad tym, bo niespełniona obietnica to jest taka kula u nogi, którą trzeba będzie po prostu pozbyć, wypełniając tą obietnicę, a jeżeli nie wiadomo o co, to po prostu trzeba się będzie zgłosić do mnie, abym dokonała odcięcia skutecznego właśnie od tych niedotrzymanych obietnic, które nie pozwalają ci ruszyć spokojnie do przodu, tak abyś mógł się po prostu realizować. Pod względem aromaterapeutycznym ważne jest dzisiaj, aby wzmacniać czakrę trzeciego oka oraz czakrę sakralną. Także tutaj warto zapalić, jeśli chodzi o trzecie oko, olejek sandałowy, rozmaryn, pomarańczowy bądź cytrynowy. Natomiast jeśli chodzi o czakrę seksualną, przepraszam, no seksualna, sakralna to jest ta sama, to olejek pomarańczowy, różany, mięta i anyż. Z mojej strony podpowiem Wam tutaj, że warto właśnie użyć kilku olejków w kominku zapachowym i tak, rozmarynowy 5 kropel, 3 krople pomarańczowego, anyżowego 4 krople i 2 krople cynamonowego. Tutaj ten aromat będzie naprawdę miał bardzo wysokie wibracje energetyczne, pozwoli Ci to na to, aby w sposób łagodniejszy przeżyć ten nerwowy dzień, wzmocni Twoją aurę, wzmocni właśnie odpowiednio to trzecie Twoje oko oraz czakrę sakralną. Dzięki temu nie dasz się zwariować. Także tego tutaj Ci życzę, tej wytrwałości i tego, żeby ta moc była w Tobie. Pod względem księżyca we lwie warto tutaj wziąć się za porządki w ogrodzie. Porządki w ogrodzie w dniu dzisiejszym są dużo bardziej wskazane niż jakiekolwiek tam prace pielęgnacyjne przy roślinach. Jeśli decydujesz się właśnie na tą porządki w tej przestrzeni ogrodowej, czy to bądź właśnie w jakimś składziku, przechowujesz narzędzia ogrodowe, to zapal na czas tych porządków tą świecę naturalną Palo Santo. Wówczas nie tylko w sposób fizyczny będziesz dokonywać porządków tej przestrzeni ogrodowej swojej, ale przede wszystkim na poziomie energetycznym też tutaj tego porządku dokonasz, a to jest bardzo istotne, bo to nie sztuka, żeby wygłaskać naszą przestrzeń pokoju, mieszkania, żeby się błyszczało. I co z tego, jak energia tutaj będzie ciężka i niestety będzie ona tutaj hulać na lewo i prawo. Warto równocześnie dbać o porządek nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim energetyczny. Także tutaj ta świeca naturalna Palo Santo, która jest wykonana ręcznie, przeze mnie naenergetyzowana, przeze mnie dla Ciebie specjalnie spersonalizowana, naprawdę potrafi zdziałać duże cuda pod względem energetycznym. Jeśli jej nie masz, to zachęcam do zakupienia w sklepie dorje.pl. Link do sklepu znajdziesz pod filmikiem z całą pewnością. Dodatkowo, jeśli zakupujesz ją, zostaw swoją datę urodzenia, wówczas dla Ciebie ją spersonalizuję. Jeżeli kupujesz świece czy jakieś prezenty w tym sklepie dorje.pl dla kogoś innego, zostaw mi też jego datę urodzenia albo imię i nazwisko jego. Wówczas też mi to wystarczy po to, aby spersonalizować dla tej osoby. Tak, aby dany przedmiot, dana świeca z jak najwyższą mocą mogła realizować intencje tej właśnie konkretnej osoby. Okej, pod względem dietetycznym, bo się zaczynam tutaj rozgadywać o moich ulubionych tematach personalizacyjnych,
pod względem dietetycznym. Z całą pewnością uwaga na to, aby może w ten sposób. Organizm będzie się domagać białka, daj mu tego białka. Będzie się domagać witaminy A i C, daj mu tą witaminę A i C, ale nie w suplementach. Postaraj się, żeby to zagościło na Twoim talerzu. Będą właśnie, to będzie tendencja do cieplejszych potraw, do ostrzejszych potraw, ale uwaga na alkohol, bo głowa tutaj nieco będzie słabsza w tych dniach, czyli dzisiaj, jutro, więc zrezygnuj, odstaw ten alkohol, dużo lepiej Ci to wyjdzie na zdrowie. Pod względem ubioru będzie kolorowo, będzie, na pewno nie będzie szaro, jakieś neonowe barwy tutaj się wkradną, to z całą pewnością nie będzie Ci przeszkadzać to, że będziesz zauważalny. Warto tutaj zatem postawić na te fajne kolory, które w tym roku zresztą są bardzo modne, wyraziste kolory, jakieś centki lamparcie tam z całą pewnością i odcienie brązu też będziesz przemycał. Do jeansów założysz szpilkę, podkreślić talię, takie aspekty tutaj będą się w Tobie rodzić, jeśli chodzi o Twój outfit. Poza tym chętniej sięgniesz po biżuterię błyszczącą, jakąś dużą, złotą, także tutaj generalnie tak naprawdę przy lwie to cały nasz outfit będzie właśnie robić biżuteria. Także tutaj możesz śmiało właśnie po ten wielki, ciężki łańcuch czy duży wisior sięgnąć. On rewelacyjnie pod względem energetycznym się wkomponuje dzisiejszego dnia. Dobre perfumy też tutaj będą wskazane, a i wizyta u fryzjera też będzie udana. Pod względem zdrowotnym osłabione z całą pewnością będą plecy, kręgosłup, serce i przepona. Pojawi się tendencja do chorób układu krążenia, czyli to krążenie, tutaj warto by było zadbać o to krążenie. Więcej spacerów w dniu dzisiejszym, właśnie jak masz steper, wskocz sobie na ten steper 15 minut, pół godzinki na tym steperze, oglądając film, naprawdę dużo dobrego Ci zrobi. Uwaga na nadwyrężenia pleców i osłabione, czy ból oka może się tutaj pojawić. Kolory dnia, z całą pewnością złoty, z całą pewnością czerwony, pomarańczowy, złoto-żółty, bursztynowy. Jeśli chodzi o kamień dnia, szmaragd, kryształ, bursztyn, jaspin i diament. Karta dnia. Karta dnia, niektórzy z Was jej bardzo nie lubią, ale ona nie jest taka zła, na jaką wygląda. Generalnie ta karta mówi, że dzisiaj może nastąpić naprawdę transformacja i zmiany w różnych sferach życia. Zatem to dzień, w którym warto w końcu puścić to, co już od dawna przestawało funkcjonować w Twoim życiu. To właściwa pora na to, aby pożegnać to, czego już niestety, to, co nie funkcjonuje. Pożegnaj i rozpocznij nowy rozdział życia. To może być zmiana miejsca pracy, to może być zmiana miejsca zamieszkania, rozwód albo zmiana środowiska lub zmiana statusu społecznego. Ostateczne odcięcie się od starych problemów. Tak tutaj ta karta mówi, że dzisiaj masz na to szansę. Nie próbuj jednak tutaj na siłę niczego zatrzymywać, co już nie istnieje, co już nie funkcjonuje i tak jak należy. Warto dzisiaj poza tym też również porzucać stare nawyki i przyzwyczajenia. Zrobić wielkie porządki, rozpocząć jakiś generalny remont, także wprowadzaj zmiany. Rzucaj na przykład nałogi w dniu dzisiejszym, to jest doskonały czas. Aby się odrodzić, warto w końcu odpuścić nie tylko sobie, ale odpuść też innym osobom czy swojemu oprawcy, bo być może to Cię właśnie blokuje i w dniu dzisiejszym masz szansę właśnie, by te blokady zrzucić z siebie. Zatem odpuszczaj sobie. Wówczas przejdziesz transformację i metamorfozę, która pokieruje Cię na właściwe tory swojego życia. Uwaga! Przy tej karcie nie podejmuj kroków, które nie mają przyszłości. Nie rozczulaj się nad sobą. Może się tutaj pojawić jakaś depresja, bo sobie ją przywołasz, czy stagnacja albo niechęć do działania.
a to wręcz przeciwnie, masz dzisiaj przecież działać. Uwaga na zguby i na kradzieże, bo w tym dniu się mogą takie rzeczy manifestować. Pod względem zdrowotnym uważaj na strach, bo może on sparaliżować twój powrót do zdrowia. Poza tym mogą się jakieś dolegliwości kostne tutaj pojawić. Życzę ci wszystkiego to, co najlepsze dla ciebie. Magicznie pozdrawiam i do jutra. Pa, pa.